Strasznie mi to miejsce, do którego teraz idziemy, przypomina jeden level z Dark Souls 3. To bagno takie. Nie wiem, czy kojarzycie, tam chodzili tacy goście z takimi długimi kawałkami drewna. I to było super. To było super. Mi się podobało. I to miejsce właśnie tutaj, ten kawałeczek wygląda dobrze. Czekam, aż zrobię mapę w Full HD. A przecież jest Full HD. No chyba, znaczy nie rozumiem, o co chodzi w Full HD. Ona naprawdę jest bardzo ładnie zrobiona. Powiem szczerze, że te mapki tutaj, które są w Battle for Azeroth, wyglądają turbo dobrze. One są tak szczegółowe. Tak porównując to do Broken Isles, no tutaj nie mam porównania nawet, kurde, bo ten. Ale są o wiele lepszej rozdzielczości, powiem szczerze. Jak tak nawet se patrzę te z Zandalaru mapki, to o wiele lepiej wygląda. Czekajcie, nawet. Zobaczcie te tutaj. Patrzcie na to, widzicie ile tu jest szczególików? To jest zajebiście, naprawdę mega dobrze. Kiedy będziemy odblokować Zandalari Trolle? Zandalari Trolle będziemy odblokować dopiero w jakichś późniejszych częściach kampanii. A tak swoją drogą, zobaczcie, że teraz możemy założyć trzy poisony. Możemy założyć sobie standardowo Deadly Poison, Clipping Poison i mamy jeszcze Leeching Poison. Wcześniej to działało tak, że trzeba było wyłączyć Deadly Poison. Teraz zobaczcie, że Leeching Poison jako talent nakłada się jako trzeci poison. Super, to jest dobre do levelowania, naprawdę dobre. Jak sądzisz, Battle for Azeroth jest fajnym dodatkiem? Moim zdaniem ma duży potencjał, ale zresztą to jest to samo, co ja mówiłem. Oh my god, to jest zbugowane. Te trolle powinny tu być powieszane i po nieżywe. O, a żyją. Buged. Buged. Additional comments? No. Mobs around are awake. They are not dead. Let's go. Zrobimy taki mały feedback, chociaż to na pewno zostanie naprawione. Teraz to jest, wiecie, teraz to jest idź, pozabijaj trolle. A więc Battle for Azeroth z Battle for Azeroth, no wiecie, jest dużo zmian, ale zresztą to jest to, że kurde, zawsze kurde znajdą się jakieś tam zmiany, które będą kontrowersyjne i nie, będą niefajne z perspektywy czyjejś. No ale trzeba dać temu szansę, moim zdaniem, trzeba dać temu szansę, naprawdę. Moim zdaniem levelowanie jest odwalone perfekcyjnie. No jeszcze nie miałem wglądu w taki endgame content, co tutaj będzie, a to jest najważniejsze. W becie jeszcze nie ma pełnego takiego contentu odblokowanego. Stąd też troszeczkę trudno się odnieść do tego pytania, czy to fajny dodatek. Levelowanie, no levelowanie jak zwykle, no nigdy nie zawodzi zresztą. Blizzard już od Warlords of Draenor pokazuje niesamowitą klasę, jeśli chodzi o levelowanie. Czekajcie, bo ja, aha, bo ja tu w interfejsie chciałem tu popatrzeć parę rzeczy. W names, show special resources, larger nameplates. O, teraz patrzcie. Teraz będzie świetnie. Kurwa, wanili można było mieć jeden poison, to były czasy. Kiedyś to było. Kiedyś to będzie, moi drodzy. Gahun! Patrzcie, poisonujemy go i patrzcie, jak te dotki go zjadają, elegancko. No powiem wam, że zrobienie roga pod heista będzie świetnym pomysłem w tym dodatku. To jest w tym dodatku jedną ze zmian właśnie gameplayowych jest to, że dotki, znaczy bleedy i poisony skalują się z heistem, słuchajcie. Co to znaczy? Ktoś może się zapytać, co to znaczy? Znaczy, że im więcej masz hejsa, tym twoje dotki i wszystko, co kurde zostaje, to gówno, co zostawiasz na przeciwniku, tyka szybciej. Więc możecie więcej obrażeń wypieprzyć w danym czasie. Więc moim zdaniem super zmiana, moim zdaniem to jest super. Jestem ciekaw, czy takie buildy byłyby ten viable, czy takie buildy by dobrze działały. Zresztą dużo ciekawych buildów będzie można zrobić. Zresztą cały czas jest jeszcze ta kwestia tego global cooldownu, który ostatnio naprawdę to jest powodem wielu dyskusji. Ja też zresztą jestem taki troszeczkę niezadowolony pod pewnymi względami, jeśli chodzi o tą opcję. Natomiast Blizzard nawet na dzisiejszym Q&A, bo dzisiaj było Q&A, tam wspomnieli, że niektóre umiejętności będą ściągane z tego. Jedną z takich rzeczy, którą ja się tam trochę przejmowałem, znaczy przejmowałem, jedną, którą zwróciłem na to uwagę, to było ten. To było to, że na przykład Global Cooldown dotyczył Disengage'a. Więc takie umiejętności jak Disengage, Heroic Leap i parę innych jeszcze rzeczy będą ściągnięte z Global Cooldownu, więc jakby Blizzard jeszcze tutaj nad paroma rzeczami myśli, no nie? Więc to nie tak, że to już jest koniec, już tam Blizzard ma to wszystko w dupie. Cały czas prace trwają i to jest najważniejsze. Natomiast oni to tam gdzieś tłumaczą, dlaczego to tak jest.
wiecie, pierwsze tłumaczenia to były takie, że o, trochę pacing poprawią, natomiast na razie teraz tłumaczą się bardziej tym, że overall, tak jakby takie długoterminowy stan gry poprawi się dzięki temu, że będą te właśnie global cooldowny, że decyzje, które my podejmujemy w trakcie grania, mają mieć większe znaczenie, bo dzisiaj to działa na tak, znaczy oni tam podali jeden taki przykład, że okej, stoisz w ogniu, jesteś druidem, twój czar jest na cooldownie i tank ma mało życia. I co teraz zrobisz, nie? Na przykład powiedzmy użyjesz wild charge do tego tanka, żeby wyjść oczywiście z ognia i zaczniesz go wtedy leczyć. No natomiast dzisiaj to by wyglądało w ten sposób, że ten wild charge, który jest poza global cooldownem, to używasz i robisz dwie rzeczy naraz, no nie? Więc jakby to nie ma takich momentów, gdzie można troszeczkę zabłysnąć, nie wiem, swojego rodzaju wiedzą czy coś. Uuu, epic. Nice. Więc dobrzy gracze będą w stanie wykorzystać to, więc teraz masz do wyboru na przykład, okej, A zrobisz to, B zrobisz to, C zrobisz to. Moim zdaniem, no brzmi to okej, ale feeling z gry jest taki troszeczkę dziwny. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś by przyszedł do gry i dzisiaj zaczął grać, to nie byłoby jakiegoś tam dużego problemu, no nie? Natomiast w momencie, jeśli grałeś już wcześniej od chociażby takiego Legiona, gdzie ta gra rzeczywiście przez ten global cooldown albo jego brak na wielu umiejętnościach sprawia, że gra jest dynamiczna, no to troszeczkę masz takie uczucie, takie okej, gra trochę powiewa wujem, trochę. To jest jedna ze zmian, którą trzeba będzie monitorować. Chociaż jak się już przyzwyczajimy, to już raczej nie będziemy też zwracać na to uwagę, no nie? Aż tak. Bardzo się zmienił Outlaw. Z tego co widziałem, to nie do końca. Nie do końca. Assassination się zmienił troszeczkę. Master mu zmieniono, moi drodzy. Master teraz działa na takiej zasadzie, że zwiększa damage don poisonów i bleedów. Wcześniej tylko i wyłącznie bleedy były. W tym. Przepraszam, tylko poisony. Teraz zostały dodane do tego bleedy. Więc. No, można. Znaczy, teraz myślę, że właśnie Rogue Assassination ma szansę na bycie takim takim Warlockiem Affliction, tylko że jako Melas, no nie? Coś na takiej zasadzie, gdzie rzucasz dotki i rzeczywiście te dotki mogą ten, więc Mastery to jest dobra sprawa. To jest właśnie, o Jezu, to jest ten wielki Tytan Kolos. To jest coś, jakby te trolle zbierają krew, tą całą, te Blood Trolle, żeby powerować to coś, to główienko, żeby zaatakować Zandalar, znaczy Zuldazar, zniszczyć tą ostatnią pieczęć i dzięki temu uwolnić to miejsce tutaj, o ile dobrze wiem, ten Uldir. A tam w środku jest Gychun. Gychun! Powiadomienie o live'ach na YouTube działa, feedback. Nice, to dobrze, dobrze, Ronino. Bardzo się cieszę, że tego, że działa. Wiesz może, czy będzie możliwość transferu postaci na betę? Tak, będzie możliwość, natomiast będzie dopiero za jakiś czas. Znaczy Blizzard na razie tak sobie myśli, że to będzie za jakiś... w najbliższych tygodniach, o. Więc to jest świetne, bo ja na przykład bardzo chętnie zrobiłbym taki materiał i zrobię na pewno taki materiał, jak wygląda postać, która ma już przelew... Boże, jak ona ma sadomasę, dopiero teraz wróciłem, kiedy jest ohydne, fu. Jak wygląda postać, która ma powiedzmy tam 930 item level, 940 item level i tego typu sprawy, bo mam tam na przykład takiego Huntera, który ma tam jakiś item level 900 coś. Mam jakieś tam, wiecie, Paladyna 946, mam 960 Szamana, więc jakby te postaci będę sprawdzał poprzez tego, jak bardzo wpłynie to na levelowanie. Odpowiadając też m.in. na pytanie, ej Nexus, a to warto kupować tego Legiona przed wyjściem Battle Pass? No teraz to tak trochę trudno, powiedziałbym. Ale jeszcze myślę, że jak teraz byście zaczęli grać czy coś, no to z tego zdołalibyście sobie zrobić jakiś fajny item level. Nawet jakiś powyżej 900 item level to już będzie jakaś tam ten... Będzie jakaś tam różnica, no nie? Urła! Czyli kolejny Feral. Czy ja wiem, czy Feral... Chociaż może. Może trochę tak. Może trochę tak. Chociaż ciekaw jestem, jakie są zmiany na Feralu. Ja planuję taką serię, ale to tak właśnie... Znaczy, kwestia jest taka, że tą serię chciałbym robić, bo ja nie mam takiej dużej wiedzy na temat większości klas. Więc musiałbym sobie zrobić dosyć sporo researchu takiego. Wiecie, odnośnie tego, czy znaczy jak dana postać działała i tego typu sprawy. I chciałem zrobić takie generalne sprawdzenie, jak wchodzisz w klasy i zaczynasz grać, nie? Znaczy to pewnie by się tam podzieliło na klasy, które gdzieś tam ogarniam i klasy, które od samego początku zaczynam ogrywać. Ale chciałem zrobić coś takiego, tylko chciałem to, żeby to też... Chciałem, żeby to też było z waszym wsparciem, wiecie, żeby na YouTubie, kurde, też to było oglądane, czy żebyście też jakby swoje spostrzeżenia odnośnie tego, że gracie tą klasą, co wam się podoba, co nie. Więc chciałem, żeby to była taka interaktywna, nie na, coś na takiej zasadzie, że wiecie, o dobra, Alexus rzucił, kurde, nikt nie oglądam.
Huho! Cześć, Flamie, cześć. Zobacz, Flamie, jaka żaba, stary, Loa. Kurde, Kragua. Kragua. Loa to jest Hirek. Loa tego. Nietoperza. Jest jeszcze Bwomsandi. Bwomsandi. Loa śmierci. Co za no, nowa fryzura męska? No taka, kurde, no taka, no męska, no co mam ci powiedzieć? Ma ktoś już betę? Dosyć sporo osób dostało betę, powiem szczerze. Zacząłem ostatnio grać w Legion. High Mountain jest strasznie nudne. To był błąd, że zacząłem od tej krainy. Bardziej niż High Mountain chciał mi się już robić repę u Netherwingów, a to coś już znaczy. Na to, żeś trafił, kurde, nieźle. Mam tam wpaść na becie ci pokazać się, jak grać? A masz betę, stary? Jak masz betę, to dawaj. Jak chcesz, możemy pograć, stary Flamie. Dawno nie graliśmy, więc jak chcesz, to możemy sobie coś polevelować, pogadać, po instancje porobić, czy jakieś takie rzeczy. Ten quest w ogóle jest fajny, tego Surjan. Ten koleś Surjan to jest taki typo, który jest nawiedzony i on gada jakby ze sobą. I on jakby poprzez zabijanie różnych kreatur potężnych, on je wchłania po prostu. Jest jakiś taki dinozaur, który tutaj jest i on na niego poluje, żeby wchłonąć jego energię. Natomiast tak, co, odpowiadając na twoje pytanie, że ta kraina jest trochę nudna, to... No to wiesz, teraz ją wykonasz. No i później będziesz miał same fajniejsze. Zresztą, nie wiem, czy robiłeś innych ten. Hirek to taki kiosk, co mam na dole, serio? Kurde, to nawet nie wiedziałem, że takie jest. O, oh, shit, patrzcie, to jest ten urok. No to niezły. That is urok. I get my strength back, I could beat him. To jest w ogóle, ja nie wiem, co to jest ten Surjan. Będziemy mu pomagać w tych questach, to zobaczymy. Więcej omotków przy Niku! Jej! Cześć, Moniczku! Właśnie Moniczek czeka na tego. Na swojego suba. Ej, ten monitor jest tak blisko mnie i tak... jest ogromny, że ja autentycznie, żeby coś spojrzeć, muszę obrócić głowę. Znaczy, mogę oczami ruszać, ale jestem leniwy, więc obracam głowę. Dobra, idziemy tutaj, zróbmy sobie te parę kuścików tutaj. Hop, let's go! Cześć, jestem tu już od godziny. No ja wiem, Moniczek, że jesteś od godziny. Ja wiem, widziałem. Widziałem, Moniczku. Tylko kurczę, jak wiesz, jak ja wpadnę w jakiś monolog, to później nie widzę czatu. Jakie te bagna są ogromne. No, powiem szczerze, że to robi wrażenie, jak to jest z FPS-ami. 60 FPS to jest głupie. I zobaczcie, że na przykład ja nie mam opcji do wyboru FPS-ów. Nie wiem, wyłączyli to. Głupie, strasznie głupie. A teraz tutaj te saurily sobie weźmiemy. Dziękuję bardzo, Wejru. Wejru, 5 miesięcy z rzędu zasubskrybował mój kanał. Dziękuję ci bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję. Ja tu już nie pozostawię nikogo bez opieki. A tak naprawdę to bierz moje motki, zabierz na koniec internetu. Życzę miłego pobytu na streamie i dzięki. Dzięki za wspieranie, bardzo mi miło. Naprawdę, bardzo miło. Że kurde, jednak tu wspieracie kanał. O, to jest bardzo rozsądne z waszej strony, zdecydowanie. Dobra, tutaj w ogóle zobaczcie, jakieś roślinki są dookoła. I ta roślinka ta jedna dała mi Critical Strike Increase by 10%. Saurolisk Tail Nymphs. Nie wiem, co to jest. To była jakaś chyba roślinka, którą wpieprzyłem i dała mi 10% krita. Takie rzeczy są fajne. Ja bym więcej takich rzeczy zobaczył, bo czy do levelowania, czy do questowania, czy coś takiego. Jak masz sobie właśnie ten... Masz sobie taki dodatkowy bonus, super to jest, moim zdaniem mega dobrze. Hej, jak będzie blisko, to hipnoza będzie? Jeżeli Moniczek będzie chciał do mnie ten... Nie, tak, będzie hipnoza, Jezu, co ja ten... Zresztą nie, a... To na razie sekret jest. Tak, na pewno będzie. Goddammit, ja zapomniałem kompletnie wszystko. To jest ja, typowy ja. Ciekaw jestem, jak będę w okularach, czy w tych mogę tutaj siedzieć... Bo one strasznie trochę czachem jażdżą, powiem szczerze. Auci, auci trochę. O. Oh. Ała. Nexus, Takie sekrety. Hehe. Cały czas jestem nieprzyzwyczajony, że do tego mikrofonu mówię. Naprawdę ten... jakbyście porównali tą jakość. Przepraszam, że was tak męczę, ale ja jedynie co na odsłuchu nagrywałem sobie nieco wcześniej z tych słuchawek. O, patrzcie, jest 10% krytyka Sarka. Super. Świetne, aż mi się przypomina jakiś The Burning Crusade, gdzie można było też jakieś takie rzeczy robić. Na zasadzie, że mieliście jakieś tam, powiedzmy, Astral Glory, którego zbieraliście. To są na Argusie też można było to zdobyć. I ono tam dawało jakiś tam healing przez jakiś czas, czy coś takiego. Takie roślinki, świetna sprawa, używki są spoko. Oczywiście w World of Warcraft.
Tak normalnie to nie są spoko. Wpisz ukośnik console max fps 0. Console max fps 0. Okej, nie działa. Console max fps 20. Nie działa. Nie działa. Kralos Dym 94. Kolega starszy widzę ode mnie, ale to się szanuje i o tym się mówi, więc dziękuję ci bardzo. Bierz moje motki, zabierz na koniec internetów. I życzę ci miłego pobytu na streamie. Teraz możesz się pochwalić swoją emotką jakiś Nexus na czacie, takie na przywitanie czy coś. Ale mi tutaj wpadł, kurde, combo pointy, świetnie. Elegancko. Dziękuję ci bardzo, widzisz, od razu kurde przyszedłeś i już szczęście mi dałeś. Ale pamiętaj, że subskrypcja daje aż normalnie 30% więcej szans na betę. Potwierdzone, że moi subskrybenci dostają betę. A jeżeli dostanę kluczyki, to... To wie. AT2020 nie jest, ale jak na mikrofon ze słuchawek to kocur. Co? O co? V-Sync masz włączony? Są ograniczone FPS-y. Tak, tak, ale jeżeli masz Vertical Synca ustawionego, gdy masz monitor ustawiony na 120 Hz, to Vertical Sync wtedy synchronizuje się do odświeżania twojego monitora. Czytaj, jeżeli mam teraz 120 Hz, to powinno do 120 się robić. No nic, no niestety nie jestem w stanie na razie tego przetestować. Mam capture cardę podłączoną, ale niedługo będę sobie testował, jak ten monitor będzie. What the fuck, ja mu sprzedałem mu bułę i kurde, nic mu się nie stało? Zostałem combo pointa. O Jezu, Izver zasubskrybował, dziękuję ci bardzo. Izver tutaj chyba się pokusił o tego, o dostęp do bety, słuchajcie. Bierz moje motki, zabierz na koniec internetu, Izver. I że mi go pyta w sumie. Nexus Moon na przywitanie. Zakraj na Sunwellu, a nie płacisz. Potwierdzone info, słuchajcie, że ludzie na Sunwellu czasem płacą więcej niż na normalnych serwerach. Więc... wyzysk! Wyzysk! Tak to jest, kurczę. Boże, nie zadziała ci to, bo masz Vertical Sync włączone. Wyłącz V-Sync i Advance będziesz miał max... Ale... goddammit, wy nie rozumiecie jednej rzeczy. Wy nie wiecie, jak działa odświeżanie monitora. God, że ja musiałbym tak... No i tak bym miał wam tłumaczyć, co to jest dodawanie. Albo czym jest seks. Shit, to nawet kurde 10-latek wie, który chodzi po osiedlu. O, taka historia w sumie. Właśnie ja tak ostatnio wracam do domu, tak sobie mówię, o, idę sobie, to jakieś dzieciaki, nie? Ja mówię, super, dzieciaki, ale fajnie, ale to nie są takie słodkie dzieciaki, że o, dzieciaki, tylko takie wkurwiające dzieciaki już. To jest ten etap. I właśnie tak sobie idą dwaj koleżkowie, jeden, trzy, idzie taki grubasek z lodem, słuchajcie, no wpierdala tego loda, tak sobie idzie, wpieprza go. I zaczyna opowiadać temu koledze, ile to lasek nie pocałował tam. I on liczy, i on mówi tak, no i tu z klasy wszystkie dziewczyny. I tutaj jest taka jedna w tym bloku, i tutaj ten, a ten jego kolega, naprawdę? Aż tyle lasek? No, i tak się chwali, mówię, ja pierdele, do czego to doszło? Ale powiem wam, widzicie, Kasanowa, kurde, a prawdopodobnie zaliczył więcej lasek, przynajmniej pocałował więcej lasek niż nie jeden z nas na czacie. To się szanuje z jednej strony, chociaż z drugiej strony, no to... Jak ktoś mówi, o, jak dziewczyna ma dużo, to od razu rozpustna i w ogóle, a jak chłopak ma, to w ogóle szacun. No to idąc tutaj za tym, nie szacun, tylko po prostu, że jest nierządny. Jak można. Widzicie, nie oszczędza się chłopaki tyle. Pisz jeszcze raz, console max FPS 120, console max... No dobra, zobaczymy. Ja wiesz co, skopiuję to od ciebie kompletnie całe. Tylko ukośnik wy... O Jezu, co ja zrobiłem? Temat tego momentu, Ctrl C. Nie działa. Bo nie można wybrać odświeżania na full screen, jest głupie. To mi się nie podoba. 2 na 0. W sumie to za dużo. 2 na 10 tysięcy, przepraszam. Patrzcie, jak te sauroki tutaj go zjadają. O, so good, patrzcie. O, dwie poison bomby, so good. Poison bomba teraz jest tak swoją drogą talentem dla Assassination. Dla tych, co lubią niektóre swoje umiejętności z artefaktowej broni. To jest super. To jest super, bo ja od razu wybrałem. Pierwsze co, tak mówię. Super.
Okroili i... lew? Co? Co okroili? A 80% dziewczyn nie istnieje. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Mojo absorb. A, bo ja zabijam tutaj te rzeczy, a tu trzeba mojo absorbować, zobaczcie. Czyli to trzeba zabić go, to tam muszę się cofnąć do tego wcześniejszego w takim razie. Opa, i teraz zobaczcie, go wsysamy tutaj. O Jezu, to jest jakiś dagger, którym ja wsysam tą esencję. No nieźle, i później pewnie mu tego daggera oddaję. No to kurde, Kalapita, pozdrowienia z Augustowa. Nie wiem, gdzie to jest, ale bardzo się cieszę za pozdrowienia. To ja cię pozdrawiam ze słonecznego Olsztyna, chociaż ostatnio to tyle słońca było, że nie było w ogóle. Z księżycowego Olsztyna, o. Chujowy to zamek, co można otworzyć każdym kluczem. Ważne, by jeden klucz otworzył każdy zamek. O! Kurwa! Ale normalnie, powiem ci, muszę aż otworzyć okno, bo mi zajebało tak cebulą, że szok. To jest, nie wiem, jakby taki tekst, który by powiedział mój wujek. Tak, wiesz, synek, pamiętaj, że klucz to ważna sprawa. Klucze są ważne. Suwałki, Białystok, anybody? Powiedz proszę coś więcej o Poison Bombie. Poison Bomba działa dokładnie tak samo, jak normalnie. Poison Bomba, zobaczcie, że Envenom i Rapture mają 4% szansy na każdy combo point, który wydamy, żeby rozbić wialkę pod kimś i zadaje obrażenia. Zadaje 1100 obrażeń Nature Damage over 2 seconds to all enemies, czyli w 2 sekundy zadaje 1000 obrażeń. Tak patrząc na to, to jest dodatkowy burścik, no nie? Więc Poison Bomba dokładnie to samo w sumie, nie? No chyba, że zwiększy jakieś tam procenty. Czyli teoretycznie im więcej combo pointów wydajesz, tym większą masz szansę, że piźnie ta Poison Bomba. Z tego co widzę, nie ma jakiegoś takiego cooldowna. Możliwe, że... Nie, z tego co widzieliście, to tam dwie pod rząd można było walnąć, więc jeżeli jesteś farciarzem, to można naprawdę piznąć parę tych poison bomb pod rząd. Co jest spoko. Za 4000 finisher, to jest bardzo dobry finisher. Dobra, bo ja znowu nie absorbuję tego mojo, zapominam cały czas. Można śmierć jak chore, wiesz co? Czyli więcej procent ma, bo w Legionie jest 2,5%. Tam jest 2,5% w Legionie prawdopodobnie, natomiast tutaj ma 4%, więc ma więcej procent rzeczywiście, to prawda. Chociaż to też jest kwestia taka, że pewnie mniej obrażeń zadaje. Chociaż procentowo damage, nie wiem czy to tak aż... Jak to wygląda? Chociaż nie wiem. Dobra, bo ci także pod... Weź, wyłącz V-Sync w WoWie i w panelu NVIDII zmieniasz refresh rate da WoW Exe. W ten sposób będzie działać. A ja nie chcę zmieniać V-Synca. Ej, zresztą, what the fuck, co to ma niby być? A może ja dam full screen, apply. Teraz będzie działać. Nie, nie działa. A czekajcie, może ten panel NVIDII wezmę. Jo. No what the fuck. A panel NVIDII. Zmieńmy to gdzieś tutaj. A, nie mogę zmienić kurde sceny, bo nie mam tego, duża kamera. O, zróbmy sobie tak. Zaraz tutaj pozmieniam parę rzeczy. Konfiguruj. Bo tu mam w ogóle... Dlaczego tak w ogóle działa to? A, bo... Czekajcie chwilę. Bo coś tu nie działa. Nie, nie, nie. Czekaj ta, perkele. Bo ja tu źle zrobiłem. Ja sklonowałem te obrazy. Już wiem o co chodzi. Teraz rozszerz je. Kappa. Aha, no właśnie. Już widzicie o co chodzi. Ustaw jako główny. Zastosuj. Dobra, źle zrobiłem to, moi drodzy. Mój błąd. Już teraz zaraz będzie. Bo zobaczcie, że tutaj muszę... Na tym ekranie muszę ustawić sobie 120 Hz. Tu ma 144 Hz, ale prawdopodobnie przez to, że korzystam z przejściówki, jest tylko 120. Bieda. Tak, wiem. I teraz patrzcie, że jak tu mamy 120 Hz, to wchodzimy w konfigurowanie i ten klonujemy monitor z tym. Perfekcyjnie będzie działać. Perfekcyjnie będzie działać. A, wy nie widzieliście. Dobrze, zresztą nie musicie widzieć takich rzeczy, proszę was. Okej, i teraz powinno być... Teraz powinno działać, zaraz zobaczymy, czy to działa. Z tym jakieś mam w ogóle sterowniki, tak swoją drogą, zainstalowania. Czekajcie. Teraz czy rozdzielczość ja mam tutaj? O, to jest, powinna być ta rozdzielczość, o. 120 Hz zastosuj. Tak. Teraz to też siłą rzeczy powinno mieć 120 Hz. Okej, i teraz, moi drodzy, jakbym wyłączył V-Sync, tylko że bez V-Synca, powiem szczerze, V-Sync,
to działa na takiej zasadzie, że to jest tak brzydkie takie. Znaczy, to nie jest aż tak... Vertical Sync, 60 FPS-ów na Vertical Synku jest lepiej wyglądające niż... niż 120 bez. Potwierdzone info, Vertical Sync dobrze działa. A wiecie co, ja sobie wolę pograć ten na 60 w takim razie. Bo i tak tych, powiem wam, że bez V-Synka to i tak tego praktycznie nie widać. Więc... wyrąbane jajca, można powiedzieć. Zabijamy sobie. Skapowane masz FPS-y, by the way. No ale to są skapowane na tyle, ile trzeba. I tak na 120 FPS-ów jest zeskapowane. Dobra, zresztą tam, kurde. Jak tam twój automobil? Mój automobil dzisiaj został odebrany z naprawy. Znaczy z naprawy. Pojechałem na oczywiście na taką kontrolę. Raz na jakiś czas warto pojechać. Zresztą miałem już od jakiegoś czasu do wymiany tylne tuleje wahacza. Kurwa, coś. nie pamiętam, jak dokładnie to jest ten. Natomiast to są tylne tuleje przedniego wahacza. Kappa. W każdym razie ten, kto gdzieś tam jeździ samochodami i w ogóle interesuje się takimi rzeczami, to powinien wiedzieć, o co chodzi. Znaczy ja też pobrzeżnie wiem, ale wolę się nie wypowiadać, bo zaraz będzie Lexus. Powiem ci, ty z motoryzacją normalnie jak z Wowem, nic się nie znasz. Zmieniane opony miałem, czujcie? Jest już kurde, jest już kwiecień, słuchajcie. Koniec kwietnia, a ja perkele dopiero teraz wymieniłem opony. I, bo już mi było naprawdę szkoda tych opon, bo im dłużej jeździcie na oponach, które są zimowe, to one się bardziej zużywają, one są bardziej lepne, przyczepne, a one się bardziej zużywają, no i przede wszystkim to też wpływa na spalanie bądź co bądź, nie? Przez to, że jakby jest bardziej przylepne takie trochę, to wymieniłem oponki już sobie, tam wymieniane jakieś parę rzeczy miałem, w ogóle miałem tak, że dyszę od spryskiwaczy, bo nasze prawo stanowi w ten sposób, że jeśli macie lampy ksenonowe, tak jak ja, to musicie mieć przednie spryskiwacze, czyli po prostu za każdym razem, znaczy za którymś razem, jak tam sobie myjecie okna, szyby, po prostu spryskiwaczem, to się wychylają dysze i one tam sobie pikają troszeczkę na te światełka. No jest tak spowodowane, że po prostu to światło, które... jakbyście mieli brudne lampy, to światło, które odbija się, to ono się tam rozprasza i raz, że nie świeci dobrze, to dwa, że może razić innych kierowców. Zresztą to jest tam różne takie rzeczy. Stąd też właśnie takie coś jest, że tam się tego... pterodaktyl stoi. Aha, dobra, musimy pterodaktyle pozabijać, okej. No i miałem tak, że te dysze moje, one coś się zacinały i one się otwierały, psikały i się nie zamykały, więc ja na przykład jakby się dałem z samochodu, to musiałem iść naprzód i je dwie dociskać. No trochę kappa taka. I stwierdziłem, że tego, że jak się nie da naprawić, to trzeba je wymienić, no nie? No bo wiecie, fajnie, że teraz, kurde, znaczy te dysze, kurde, one drogie są, powiem szczerze, ja tam zapłaciłem 350 zł za te dwie dysze same, nie? I tak sobie pomyślałem nawet w którymś momencie, dobra, może ich nie będę wymieniał, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, a któregoś razu ta dysza się, kurwa, urwie. I nie dość, że stracę ten panelek taki, który jest w kolorze mojego nadwozia, to jeszcze, a zresztą to wiecie, no jak się urwie, to wtedy będzie jeszcze więcej do zapłaty, więc mówię, dobra, wymieńcie, panie. Ale najgorsze jest to, w tym autoryzowanym serwisie, bo ja tak wymieniam tam, żeby wiecie, auto miało swoją wartość później, to kurde, oni cały czas próbują mi kurwa wcisnąć te lotki znaczy to one, boże, jak to się nazywa? No wiecie, do wycieraczek, no wycieraczki po prostu chcą mi wcisnąć ten... Ja mówię, boże, nie, dopiero co były wymieniane, dosłownie. Co, ja bym pojechał jutro, to by też mi zaproponowali, nawet jeżeli miałem wymieniane, no zagram. Taki flashbang, no coś w tym stylu, no jak pizniesz takim, kurde, słoneczkiem komuś na ryj. A to jest, słuchajcie, to jest dosyć mocne natężenie światła. To ten, a one są w ogóle fajne, bo one skrętne, panie, kurwa, one się obracają, wszystko w ogóle doświetlają, zakręty, piękna sprawa. Pióra. Proszę bardzo, to się pióra nazywa. Więc tak to jest, darty pióra, tak to jest. A, what the fuck? Nie, czekaj, panie Beastmastery, proszę na mnie poczekać. Tu jeszcze jaja musimy zepsuć. A, skrzynka! Skrzynka! A, czekajcie, niszczymy tutaj jaja. Kinder, niespodzianka. No wiesz co? Dobra, widzę, że one się respią od razu. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego one się tak od razu respią, ale niech będzie. A jak idę samochód, to jest Skoda Octavia 3.15, końcówka.
Jak ci się nudzi, już ten kup se następne auto Alfa Romeo. Polecam Piotr Franceski, tanie w eksploatacji, bo nie jeździ, a tak serio to tylko cebula, złe opinie daje tej marce. Kupiłem i najlepsze auto jakie ten. No wiesz co, że ty do mnie mówisz na mój samochód gruz. Nawet nie wiesz ile ten samochód przetrwał, jakie to jest piękne auto. I widzisz, ty mi mówisz o to, że złe markę, kurde, tam ci cebuliony, kurde, dają. A sam zobacz, co zrobiłeś, powiedziałem, Skoda to tu, o, gruzo, sobie. Panie, to jest auto, śmiga, dobrze. Nie jednego Sebika utemperowałem, kurcze. Świetnie działa, audiobooki przesłuchuję w nim, super jest. Ale koniec o autach, bo zaraz ktoś powie, że Nexus, ale tu jest po prostu zero tematów dla mnie. Jak można w ogóle gadać o samochodach? No można, no, można. Wycieraczki. Jak, co słychać, gdy płaczą raki? Wycieraczki. Mówią na mnie rak, a ty sam nabija się. Ej, nie ma tego zioma tutaj. Chyba, że on gdzieś u góry lata. Dobra, to muszę poczekać chwilę w takim razie. Gruz to jest beta E36, tak jest, coś w tym jest. Tak, zagrasz Frostpunka, bardzo ciekawi mnie ta gra. Tak, zagram Frostpunka, tylko nie dzisiaj, bo dzisiaj to już jest troszeczkę późno. Więc... A to może ten jest? Nie, dobra. Dzisiaj jest już troszeczkę późno, ale grałem ostatnio sobie tak troszeczkę. I powiem szczerze, gra jest... O Jezu, jaka ona jest dobra. Tylko ona jest trudna. Ja pierwsze dwie rozgrywki po 20 minutach musiałem zestartować, bo już wszystko zepsułem. To jest ta magiczna gra, to jest jedna z tych magicznych gier, gdzie już na samym początku możecie po prostu tak załatwić, że szok. Więc tak, pogramy sobie, ale to gdzieś w jakimś najbliższym czasie. Na razie tutaj tą właśnie Alfikę chcę sobie pograć po prostu. Alfę, haha, czajcie Alfa. A, bo tutaj jest ten, dobra, nieważne. A czekajcie, teraz tylko o my mamu, Cinderu. No nie. Jak inny gracz rozwali jajka, to się respią od razu. Aha, to jest dobry mechanizm, to jest dobrze. Balizar to dobra robota. Na pewno to pomoże na ten, Chociaż z drugiej strony, jak sobie pomyślę, jakie tu będą kolejki, to będzie, wiecie, do jajek tylko wszystko, kurwa, klikać. No chyba, że każdy będzie widział swoje jajka. Raczej tak powinno być, że każdy raczej widzi swoje jajka, wiecie? No kappa. Jeżeli patrzycie na czyjeś jajka, to no ja bym się zastanowił nad życiem. Ty, Alfa, kappa. Ja jestem nudnym człowiekiem, zacznijmy od tego, więc... Nie dziękuję. Nie dziękuję. No, sorry, try somewhere else. Dobra, tego Surjana to my tutaj tak po prostu overpowerujemy, że on w którymś momencie... Coś czuję, bo ja nie dokończyłem tego quest chaina, ale już teraz mogę powiedzieć, że coś będzie nie tak. Coś zrobi, on będzie... Widzicie, on jest coraz potężniejszy. I almost there, almost ready to kill Urok. Coś mi się wydaje, że ten Surjan może będzie w jakiejś instancji czy coś. Takie mam wrażenie. O, i na tych questach tu skończyłem. Tu już nie grałem więcej dalej. Jajko, kury, to co? A tak, jajka to jak najbardziej. Musisz patrzeć na czyje chcesz jajeczka. A ja też uważam, żeby nie być creepem. Właśnie tu grałem tym, Warlockiem, tak swoją drogą. I tu skończyłem właśnie ten gameplay. Bo Warlocka już nie ma, bo został usunięty, bo to alfa była. A i tutaj zobaczcie, że możemy rzucać takie bombki. Patrzcie, hop. Hopa. Śmierdzio bomba. I teraz można je pozbierać, patrzcie. A już je zebrałem. Okej. Okej. Spoko. Ja teraz swoje jajka widzę. O Boże. Oh my god. Słuchajcie, nie róbcie tego w domu, ja niczego wam tutaj nie ten. Ja tutaj nie popieram takiego. Chociaż czasem trzeba wyładować magazyny, nie? Przepełnione magazyny to też nie jest dobra sprawa. Zresztą róbcie jak chcecie, tylko nie przy mnie jak możecie. Czytając zagraniczne fora można odnaleźć ważne, że atmosfera przed wyjściem Battle for Azeroth jest dość średnia. Myślisz, że słusznie? Czekaj chwilę.